Zosia jechała w Warszawie taksówką. Opłata za kurs składa się z opłaty początkowej w wysokości 2,50 zł plus dodatkowo 2,50 za każdy przejechany kilometr. Jeżeli Zosia płaci banknotem 20 zł za kurs długości 5 km i zostawia 1 zł na piwku, to ile zostanie jej reszty? No dobrze, zrobimy sobie to zadanie w kilku krokach. Tutaj mamy dużo różnych danych. Rozbijemy to sobie na etapy. To zaczniemy od obliczenia, ile. Musi zapłacić za ten kurs długości 5 km, czyli ile mnie wynosiła opłata za kurs. Zawsze warto sobie podzielić na etapy, jeżeli zadanie jest bardziej skomplikowane. No to wiemy, że po pierwsze jest opłata początkowa 2,50 zł, którą naliczamy, którą taksówkarz nalicza nam od razu jak wsiądziemy do samochodu. Dodać do tego plus dodatkowo, czyli to było to, teraz dodatkowo 2,50 za każdy kilometr. A kilometrów mamy 5. Czyli będzie 5 kilometrów razy 2,50 zł na kilometr. 2,50 zł na kilometr razy 5 kilometrów. No to obliczmy, ile to będzie. To jest 2,50 dodać. 5 razy 2,50 to będzie 12,5, i pół. 12, 12 ,50 zł 50 groszy. Kilometry się skrócą, zostaną po prostu złotówki, wszystko się zgadza, więc w sumie ile to będzie 2,50 12,50 to będzie 15 zł. Czyli za kurs musi zapłacić 15 zł, ale wiemy, że oprócz tej opłaty za kurs zostawia jeszcze 1 zł na piwku. Czyli napiszemy tak: kurs plus napiwek. Ile to będzie razem? No to trzeba do tych 15 zł dodać złotówkę na piwku. Czyli to jest w sumie ta opłata, którą ona zostawia taksówkarzowi. I to jest 16 zł płaci. No ale wiemy, że płaci banknotem 20 złotowym. A pytanie jest o to, ile zostanie jej reszty. No to jeżeli ma zapłacić 16 zł w sumie razem za kurs i za napiwek, no to. Trzeba od 20 złotych, to będzie ta reszta, od 20 zł odjąć to co zapłaciła, czyli te 16 złotych, no i zostanie 4 złote reszty. Czyli to jest odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu. Jak zapłaci 20 złotowym banknotem za ten kurs i zostawi złotówkę na piwku, to zostanie jeszcze 4 złote reszty.